Fundację Wolności. Porozmawiamy dzisiaj o 30-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. No nie w studiu, a każdy w swoim domu. Jest to mój gości profesor Katarzyna Kuć-Czajkowska, politolog z lubelskiego UMCS-u, specjalizująca się w samorządzie terytorialnym. Niskie ukłony, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dobry, również nauczyciel akademicki, doradca społeczny prezydenta Lublina, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. Dobry, serdecznie. Dodam tylko, że rozmowa odbywa się w ramach projektu Mieszkańcy mają głos, prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i to wszystko w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tak jak mówiłem, samorząd terytorialny w Polsce świętuje 30-lecie istnienia. W roku 90 odbyły się pierwsze, no w pełni wolne już wybory do rad gmin. No i pytanie do Państwa, może najpierw do Pani Profesor. Dlaczego mówi się, że samorządy to lokomotywy kraju? Przede wszystkim dlatego, że realizują bardzo dużą liczbę zadań państwa, tak? Obliczono, ktoś tam kiedyś obliczył, że około 80% zadań państwa realizują samorządy. Mamy władzę zdecentralizowaną, więc za to, co się dzieje na poziomie lokalnym, odpowiadają przedstawiciele tych mieszkańców, czyli wybrane władze. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że dokonało się to zdecentralizowanie na poziomie gminnym początkowo, a później w drugim etapie reformy na poziomie powiatu i województwa trochę później. Jest to duży sukces, przede wszystkim ta decentralizacja. Ona skutkowała boomem inwestycyjnym, dlatego że mieszkańcy i przedstawiciele władz po prostu najlepiej wiedzą, w jakich dziedzinach i w jakich aspektach ich jednostka samorządu powinna się rozwijać. Oczywiście nie wszystko jest różowe. Przede wszystkim nie mamy pełnej decentralizacji finansów publicznych i to jest jeden z większych mankamentów. Pani profesor, momencik, o wadach tego systemu jeszcze porozmawiamy. Panie prezesie, pan bardziej z praktyki, po co są nam te samorządy potrzebne? Do czego one są? No one są przede wszystkim do tego, żeby załatwiać nasze codzienne sprawy, ale ja się znaczy to już dzisiaj brzmi w roku 30-lecie rocznicy i to co teraz powiem to brzmi jako taki bardzo wyświetlany slogan, ale ja naprawdę jestem do niego przekonany, jak się udało w wolnej Polsce po 90 roku, no to właśnie samorządy. To znaczy gigantyczna ilość takiej innowacyjności, kreatywności, takiego dobrego poczucia do sprawa, no to jest po prostu, coś niewyobrażalnego. I tutaj samorządy, oczywiście dzisiaj to się uczestniczą tych problemów, które mamy, ale jeżeli byśmy sobie dali takiego właśnie spojrzenia na te ostatnie 30 lat, to według mnie jest to absolutnie wielki sukces i wielkie osiągnięcie, tak? I rzeczywiście, jak patrzymy za naszą kontrolę, od tego modelu, nazwijmy go biurokratycznego, gdzie na początku lat 90. trzeba było po prostu destrukturyzować przez późniejsze modele menedżerskie, czyli sprawność, skuteczność, dobre relacje z mieszkańcami, uzyskiwanie pieniędzy, te wszelkiego rodzaju działania takie, aż wreszcie do tego dzisiejszego czasu, o którym pewnie będziemy później mówili, czyli właśnie takiego wchodzenia w relacje z mieszkańcami. Ale gdybyśmy mieli zestawić to, co było w latach 90. i to, co jest teraz, jak ten samorząd się zmienił przez te 3 dekady? No bardzo mocno się zmienił. Wystarczy spojrzeć w przestrzeń gminy, tak? I porównać tą przestrzeń gminy wcześniej i współcześnie. Takim drugim aspektem, wydaje mi się też istotnym, jest to, że społeczeństwo jest dużo lepiej wykształcone, zaangażowane i to też jest, że samorząd stał się taką szkołą demokracji, że dzięki samorządowi to społeczeństwo zaczęło się domagać. Wcześniej miało bardziej postawę taką zachowawczą, tak? Ale z czasem to społeczeństwo zaczęło się domagać, występować z różnymi inicjatywami, a samorządy nauczyły się po prostu konsultować różne rzeczy z mieszkańcami. Nie było już tak, że było to wymuszone przez ustawę, tak, taką czy taką, tylko te samorządy, ci mieszkańcy po prostu wymusili na władzach jednostek samorządu to, żeby konsultować z nimi różne rzeczy. Panie prezesie, widzę, że kiwał pan głową. Ja bym się prosił na pytanie pana, w jaki sposób się zmienił. Tutaj krócej bym prosił, żeby to się gigantycznie sprofesjonalizował. I trochę złą stronę. Na pewno w latach 90. mieliśmy pasjonatów samorządu. Ci samorządowcy, którzy tworzyli go w latach 90. ideowi, ludzie, którzy samorząd kochali, przywiązali do idei decentralizacji. Oni go tworzyli, są ojcami tego samorządu. Zasługi są gigantyczne. Natomiast oczywiście czasem samorząd się stało się coraz lepszy, coraz skuteczniejszy. Również, tak jak
nowe aspiracje materialne, niż powstają nowe, nie wiem, budynki, powstają niedobre, szkoły są coraz dalej i tak dalej, no to oczywiście chcemy wzrost materialny, ale wzrost aspiracji mentalne, tak? Czyli te aspiracje wynikające z tego, że ludzie chcą budować, to się włączy do współdecydowania. Ja mówię, że mamy tylko konsultować współkreatorami tych pomysłów. I w tym znaczeniu oczywiście samorząd się sprofesjonalizował niezwykle, bo takie było oczekiwanie społeczne. Chciałbym, żebyśmy stworzyli coś na kształt takiej piramidy, czyli nazwijmy to bilans trzecia. Co temu samorządowi udało się zrobić? Mówicie Państwo, że profesjonalizacja to po pierwsze. No i mam wrażenie, tu po słowach Pani Profesor, że takie poczucie obywatelskości wśród mieszkańców. Tak, dokładnie to. Znaczy jakby samo społeczeństwo nauczyło się, że wiecie, co chce. Ja bym powiedziała też tak, że jakby zaczynaliśmy od takiego momentu, że władze dosyć nieśmiało zaczynały coś tam konsultować, a społeczeństwo czasem dopominało się w innych różnych sprawach swojego udziału i doszliśmy do takiego momentu, że na przykład w 2018 w ustawach samorządowych przyjęto, że budżet obywatelski jest takim jednym z narzędzi, które musi w samorządzie występować, czyli jakby nastąpiła takie przejście od czegoś, co jest dobrowolne, część władz to stosuje, do czegoś, co jest zapisem ustawowym i zobowiązuje na przykład miasta na prawach powiatu obowiązkowo, że ludzie to wychodzi, ale muszą na przykład budżet obywatelski przygotowywać. To jest taki jeden z aspektów. Panie prezesie, no bo tutaj właściwie to poczucie obywatelskości z tym budżetem to się wiąże, bo partycypacja jakby nie było. A co jeszcze, gdybyśmy mieli trzy takie kwestie wybrać? To się udało najbardziej, tak? Pokazali jako sukcesy. To znaczy ja bym na pewno na pierwszą poczucie tożsamości lokalnej, tak, że ludzie utożsamiają się ze swoim mieszkańcami, gdzie mieszkają, tak, ono jest ich, czyli takie odczuwanie tożsamości lokalnej wymieniłbym jako element niewątpliwie na pierwszym miejscu, tak, poczucie obywatelskości, czy podobnie ludzi na drugim, no i na trzecim, co tu dużo mówić, no po prostu gigantyczną ilość inwestycji. Udało się osiągnąć, tak? No to ma szansę decydować o tym, jak czy ma mostek powstać w tym miejscu, czy w tamtym miejscu, czy chcemy, nie wiem, zrobić termomodernizację w szkole, czy zainwestować. No to oczywiście to pokazało, jak udało się inwestycje. Budowanie tożsamości lokalnej, obywatelskość i po trzecie ogromna ilość inwestycji lokalnych. Taki swój główny punkt. A spójrzmy teraz na ten problem z drugiej strony, czyli czego się nie udało zrobić. No wiemy, że takie rzeczy są, bo wspomniał pan o ojcu i założycielach, no i Jerzy Stępień, sędzia Jerzy Stępień też nieraz zwracał na to uwagę, że takie elementy są. Ja od razu sobie zapisałam upolitycznienie. Znaczy chodziło mi o to, że odbywały się przede wszystkim pierwsze wybory samorządowe, to powstało i też ordynacja tego sprzyjała, że powstało bardzo dużo komitetów obywatelskich, nie wiem, spółdzielni mieszkaniowych, etc., które wystawiały swoich kandydatów i część tych kandydatów uzyskała poparcie z wyborów samorządowych. Natomiast z czasem między innymi, znaczy skutkowało to między innymi rozdrobnieniem w radach i z czasem przyjęto inne rozwiązanie, które sprzyjało dużym komitetom, które wystawiały swoich kandydatów. No i to niestety przyczyniło się do większego upolitycznienia. Co jeszcze się nie udało? Wydaje mi się, że to, co teraz się dzieje, czyli dzisiaj jak przygotowałam się do tego wystąpienia, to znalazłam takie określenie pełzającej centralizacji, czyli to, co było zyskiem i takim na plus, jeżeli chodzi o samorządy, teraz małymi krokami jest samorządom po prostu odbierane. To wydaje mi się, że takie rzeczy negatywne. Znaczy, to na pewno to się tak samo upolitycznie bez dwóch zdań. Ja bym nawet powiedział, może bardziej użył słowa uparty niż upolitycznie. Nie tak, sobie chętnie jest jak gdyby, okej. Natomiast jeżeli przenosimy pewne mechanizmy wojen, konfliktów z centrum, tak, z układów rządowych czy politycznych, takich z założenia powinien zajmować
Zmieszanie na pewno jest. Wydaje się również, że problemem, no rozmawiali, no to jest ja, cały czas braku stabilizacji finansowej, tak? Czyli kwestia tego, że może powierza się nowe zadania, natomiast tam może nie dostają na to pieniędzy, prawda? Więc poza tym. No, drugą rzeczą jest to, że są pewne kwestie, na które są kompletnie wpływ, a muszą ponosić tego konsekwencje. No, takim najbardziej typowym przykładem jest to, że są najmniejsze wpływy na przykład na to, jaka będzie nie płaca minimalna, czy będą podwyżki dla nauczycieli, czy będą ekonomiczne, ponoszą koszty tego, więc tutaj takiej nie ma sprawiedliwości. No, doszedł Pan do tego momentu właściwie do pytania, które chciałem zadać, czyli o problemy, które samorządom doskwierają. No, rzeczywiście problemy z finansowaniem, no to są chyba główne, bo rzeczywiście, tak jak Pan mówi, tych zadań przybywa, no i nie idą za tym środki. A jak w praktyce to wygląda? Bo wiemy, że ten problem był kiedyś, no niektórzy twierdzą, że w tym momencie jest lepiej, bo te subwencje jeszcze pokrywają te zobowiązania. No nie jest lepiej, bo mamy epidemię, tak? Nie jest lepiej. Związek Miast Polskich przygotował też, poprosił burmistrzów, prezydentów o takie statystyki porównujące pierwszy kwartał tego roku i 2018. No i z tych statystyk bardzo złe rzeczy wynikają, między innymi bardzo niskie, czy dosyć nisko obniżone, jeżeli chodzi o wpływy z podatków. To jest jedna rzecz. Jeszcze raz powiem, to w lipcu 2019 roku, czyli została stawka podatku PIT z 18 do 17 obniżona, plus zerowa stawka dla osób do 26 roku życia. Bardzo dobrze, że Państwo w jakiś sposób pomóc tym ludziom, ale nie poszło za tym żadne wsparcie, jeżeli chodzi o samorządy. Czyli one chciały przyjąć ten obowiązek związany z obniżeniem stawki na siebie. Wiadomo też, że jeżeli chodzi o lockdown, zmniejszyło się szczególnie miasta i turystów, tak? A to wszystko wpływa na nakręcanie gospodarki, koniunktury samorządów. No i to, na co też pozwolono, czyli obniżenie albo 100% albo mniejsze za wynajem lokali komunalnych, nie wiem, dla restauracji i tak dalej. Więc część samorządów zdecydowała się na to, ale to też oznacza konkretne braki w. Teraz stoimy przed kolejnym takim dużym zamrożeniem. No ja nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja samorządu po tym wszystkim, ale nie będzie na pewno różowa. Jeszcze mówię jedną kwestię, bo czuję, że Pan Prezes zaraz poruszy kwestię reformy edukacji, która też obciążyła samorządy, bo wiemy, że dotacja na ten cel była zbyt mała i chociażby Lublin dokładał miliony złotych, czy właściwie to setki milionów do tego przedsięwzięcia. Ale chciałbym też wyjaśnić jedną kwestię. Te zbyt małe dotacje to nie jest tylko i wyłącznie grzech Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest, mam wrażenie, mocno zachowanie czy zła praktyka potrafienia wyprzedzić rządzących. Tak, dokładnie. Ja to tylko tyle powiem, że to jest brak pewnej decentralizacji finansów publicznych, to jest rzecz, którą ja studentom, ucząc przedmiotu o samorządzie od 2001 roku. Zgadza się w 100%, to nie jest oczywiście wyłącznie wina rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tendencja centralistyczna, upraszczając najbardziej jak można, dokładamy zadań i nie dajemy pieniędzy, to jest oczywiście.